W sierpniu Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej rozpoczęło budowę sieci przesyłowej do kompleksu budynków Szpitala Specjalistycznego imieniem Floriana Cejnowy w Wejherowie. Ponadto w tym roku m.in. zmodernizowano technologię wodną w ciepłowni Nanice, co pozwoli zaoszczędzić energię elektryczną, zwiększy stabilizację przepływu wody. Przez pracujące kotły oraz poprawi wydajność pomp i sprawność całego układu pompowego. Zbudowano odrębną pompownię mającą zasilić w ciepło szpital. Zakupiono i zamontowano pompy gorącego zmieszania i rozdzielnicy sterująco-zasilającej dla tych pomp. Od października 2017 roku przedsiębiorstwo realizuje europejski program promujący system ciepłowniczy czwartej generacji wykorzystujący ciepło niskotemperaturowe. Firmę wspiera Polska Akademia Nauk. Na początku tego roku został sfinansowany projekt pilotażowy w zakresie zadania dotyczącego obniżenia parametrów pracy instalacji wewnętrznej na budynku biurowym przy ulicy Staromłyńskiej w Wejherowie. Zamontowano wysokoefektywne grzejniki w pomieszczeniach, ustalono krzywą grzewczą, dostosowano niezbędną automatykę i wyregulowano instalację wewnętrzną. Od lutego bieżącego roku zbierane są dane w celu potwierdzenia założonego celu.